Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Jak zwykle, skoro widzicie mnie na spacerze, to prawdopodobnie będę chciał zrobić takie krótkie podsumowanie akcji, bo tak zwykle wyglądają nasze podsumowania akcji różnego typu, czy to z kursami. Ostatnio była akcja produkcyjna, jak wiecie. Chodziło o wyprodukowanie na Wasze specjalne zamówienie zarówno zestawów ATB, płytek Atel Wi-Fi Motherboard i też modułów do kursu ESP i RTOS różnego rodzaju, od Vrooma poprzez CamShielda, czyli ten z kamerką, czy też dla małych, starszych modułów ESP8266, takich, które pasują do zestawu ATB, te takie shieldiki, powiedzmy, tak? Słuchajcie, no powiem tak, no, z jednej strony nie spodziewaliśmy się z Pawłem, że będzie tak duże zainteresowanie, aczkolwiek no, to zainteresowanie, czyli Wasze zamówienia, które wpływały na przedsprzedaży, nie pojawiły się nagle ani w pierwszej połowie, jak to bywa nieraz przy okazji tworzenia przez nas kursów, no ale pomogło to, że chyba zmieniliśmy bardzo mocno termin zakończenia akcji, tak aby wypadł on po 10, tak? Bo rzeczywiście wielu z Was przypomniało nam, że jakże istotnym jest terminem ten 10, kiedy są wypłaty i kiedy, prawda, można wtedy jakieś tam pieniążki przeznaczyć. Wiem, że te wszystkie przecież moduły no nie są tanie, chociażby nie wiem co, to nie są tanie, tak można powiedzieć, że są drogie, no ale tu staraliśmy się naprawdę zrobić je w cenach inwestorskich, producenckich, czyli możliwie jak najtaniej. Krótko mówiąc, nie będę tu wchodził w szczegóły przy akcji produkcyjnej, bo to nie ma sensu, ale mogę tylko powiedzieć ogólnie, akcja skończyła się, czy zakończyła się kwotą powyżej 100 tysięcy, tam chyba 110 czy 120 tysięcy, co nie jest dziwne, bo właśnie same zestawy ATB to przecież jest, był największy koszt, ale mogę krótko powiedzieć i podsumować, czego sprzedało się mniej więcej, może nie w szczegółowych ilościach, bo też tego nie mamy podliczone i to chyba nie ma sensu podliczać, ale mogę powiedzieć śmiało, że najwięcej sprzedało się, moi drodzy, zestawów ATB. I tu mówię, jesteśmy rzeczywiście bardzo, bardzo miło z Pawłem zaskoczeni, bo myśleliśmy, że może aż tak dobrze nie będzie. Nawet niektóre, no ale to już nie będę mówił, firmy zamówiły po kilka zestawów ATB, więc no to są bardzo dobre wiadomości, że tak powiem, tak? Do tego na drugim miejscu plasowały się płytki Atel Wi-Fi Motherboard, te, które zapowiadałem, że na nich będzie też troszeczkę ćwiczeń związanych oczywiście ze starszymi modułami ESP8266, ale jakże popularnymi. No i pewnie już widzieliście, bo już miała okazję odbyć się lekcja o sterowaniu Magic LEDów za pomocą Magic Herculesa z ESP8266. Jak wiecie, wyszło bardzo fajnie, tak, na tej lekcji. Mamy fajne wyniki, działa to bez żadnych artefaktów, możemy obsługiwać naprawdę duże wyświetlacze, jeśli sobie zrobimy na takich diodach, z bardzo dobrym timingiem. No oczywiście jest to po software'owym SPI, ale i troszeczkę nie jest może ta częstotliwość 800 kHz, bo 714, łączny czas, tak na świeżo pamiętam, bo dopiero co niedawno skończyłem tą lekcję, jak gdyby łączny czas przesłania 1024 diod sygnału to jest około 38 milisekund. Może to, jak to się mówi, dupska nie urywa, ale jednak te animacje nawet na dużych ekranach są spokojnie do zrobienia i to z takiego malucha ESP8266, a jak ktoś się uprze, to nawet z ESP01, moi drodzy, tak też można będzie. Oczywiście jeszcze lepsze informacje przyjdą dla Was i wyniki tychże milisekund, ale nie będę tutaj zdradzał w podsumowaniu akcji, bo ta lekcja jest przede mną, ale ja już jak zobaczyłem, to mnie osobiście szczęka opadła na ESP32 z Magic Herculesem i z sprzętowym SPI plus DMA asynchronicznym. No powiem Wam, że to już jest coś, ale dobra, no bo się znowu rozgadałem, a miało być podsumowanie akcji, ale też no chciałem, żebyście wiedzieli, dlaczego między innymi te nasze płytki Atel Wi-Fi Mineboard tak się sporo było zamówień na nie. No nie, wynika to z konkretnej rzeczy, po prostu są to, można powiedzieć, takie mini zestawy ATB, ale pod ESP-ki, te najmniejsze ESP8266, prawda?
No dobra, oczywiście na dalszych miejscach uplasowały się już te mniejsze moduły typu ESP Vroom 32, ESP Cam do kamery, czy też te ESP Shield, które są pod wszystkie te małe speki, prawda? No tutaj nie ma jakichś wielkich ilości, ale bo oczywiście wielu z Was też pisało, że no jednak te ceny są takie, a nie inne, a ja jednak nakupowałem sobie modułów luzem chińskich, więc jakoś dam radę. I oczywiście taki był też cel kursu, żeby można było sobie to przeprowadzać, takie ćwiczenia na zwykłych chińskich modułach, aczkolwiek też się wielu z Was przekonało w trakcie pierwszej edycji kursu, że problem jest, gdy kupiliście sobie nieraz nawet dwa chińskie moduły i się okazało, że dwa są uszkodzone i nagle tragedia, nie można przeprowadzić ćwiczenia, nie ma jak tego tak naprawdę wymienić, albo trzeba czekać, a tu na miejscu firma Atnel jest, można zawsze zrobić zwrot albo wymianę na nowy, od ręki, nie ma problemu, dlatego też czasami warto dołożyć tych parę złotych, a nie tylko na AliExpressie, chociaż ja nie chcę nikomu obrzydzać AliExpressu, bo przecież wszyscy z niego korzystają, ja również, chociaż ja również to mówię tylko głównie do prototypowania. Z jakichś tam jeszcze innych źródeł nabywamy tak naprawdę same moduły ESP. Dobra, będę już chyba zawracał, bo troszeczkę czasu już minęło, a ja się zbliżam do końca. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie naszymi produktami sprzętowymi. Myślę, że w związku z tym lekcje, ponieważ no, wielu z Was wykupiło drugą edycję naszego kursu ESP i RTOS, więc te lekcje będzie można bardzo miło przeprowadzać i testować na naszych modułach. No, po to one były, żeby była radocha i wygoda ćwiczeń, potem żeby się rozwijać i tworzyć już własne projekty, własne produkty. A jak wiecie, bo kręcę akurat to podsumowanie, dzisiaj jest bodajże 19 marca, a ja zawsze mam problem z historią i z datami, ale w międzyczasie na ten dzień jeszcze nie ma wszystkich lekcji nakręconych w naszej drugiej edycji kursu, ale ja cały czas ostro pracuję, wiecie, bo co już dorzucam kolejną lekcję, teraz Wam właśnie mówiłem, że pracuję już nad tą lekcją SP32 i Magic LEDy, gdzie tu będą gigantyczne możliwości, ale jak wiecie, przed nami jeszcze inne bardzo fajne lekcje, ale też mogę od razu zapowiedzieć z tego miejsca, aż się zatrzymam, słuchajcie, bo ciarki po plecach przechodzą. Paweł też ostro, bardzo ostro pracuje nad swoim kursem HTML dla elektronika. Tak, moi drodzy, w tej zapowiedzi mogę powiedzieć, że ten kurs ogłosimy niebawem, nabór na ten kurs, a to dlatego, że jest on bardzo ściśle związany z kursem obecnym ESP. Jak wiecie, zaglądaliście do agendy, macie ten kurs, to widzicie, że te lekcje jeszcze niektóre nie są zrobione, takie przeważnie tam, gdzie jest i na ESP 8266, i na ESP 32, lekcje, w których mowa o na przykład o web serwerze, coś tam o HTTP, czyli też, gdzie będzie trzeba samemu tworzyć jakieś stronki, a to, wiecie, jest zwykle mega pięta achillesowa u wszystkich, no może nie wszystkich, bo wiadomo, że są ludzie, którzy znają się na tym HTML-u, CSS-ach i tych wszystkich innych. Ja nie, ale Paweł to, co czyni, to czyni cuda, a my się ukierunkowujemy na kurs, jak mówiliśmy, słynny kurs, pierwszy taki w Polsce, kurs HTML dla elektronika. I to będzie, powiem Wam, spore wydarzenie z tego miejsca, dlatego zapowiadam. A jednocześnie, żeby już nie przedłużać, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. W imieniu również Pawła, no jego tu nie ma ze mną na spacerze, bo on właśnie walczy nad swoim kursem. Obecnie plus tam jeszcze przygotowuję produkcję, bo jak wiecie, podsumowanie robię, to znaczy zakończyliśmy, te ceny już inwestorskie skończyły przez sprzedażowe takie mocne i ruszamy z produkcją i tak jak Paweł zapowiadał Wam w mailach, w akcji mailingowej, postaramy się, żeby gdzieś za miesiąc te moduły, te zestawy ATB i wszystkie inne moduły mogły być do Was już spokojnie wysyłane, żebyście mogli się tym wszystkim cieszyć i bardzo wygodnie przeprowadzać swoje doświadczenia, ćwiczenia, szczególnie z zestawami przecież ATB. Oj, słońce bardzo mocno świeci, no ale czasem potrzeba tego ultrafioletu dla oczu, żeby wytwarzały się odpowiednie hormony. Ja to już plotę o wszystkim, ale wiecie, w oczach zachodzi dużo takich reakcji, słyszałem ostatnio, bardzo ciekawych, więc trzeba się wystawiać czasami na światło słoneczne bez okularów przyciemnianych. Kurczę, głupoty gadam, no dobra, ale co ja zrobię? Wam mogę również różne ciekawostki czasami opowiedzieć. To by było na tyle.
Moi drodzy, uciekam. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam oczywiście na kolejne jakże interesujące i kursy nasze, i lekcje w naszym kursie ESP i RTOS. A wyniki macie już nieziemskie, bo jak pokazujecie swoje prace, które zrobiliście nie tylko na Discordzie, ale nieraz niektórzy robią takie prace bardziej zaawansowane, gdzie, no tu mogę, to warto pochwalić takie prace, gdzie prezentujecie mi na maila, bo tu nie chcecie, żeby to poszło pod widok publiczny, bo to są wasze jakieś bardzo nietypowe pomysły, czasami wprowadzane do jakiejś tam mini produkcji. To powiem Wam, pełen szacun, jak widziałem te projekty na ESP-kach, a to powiem Wam, że wiele osób zakupuje nasz kurs ESP i RTOS. Wiecie dlaczego? Właśnie dlatego, że na rynku były te olbrzymie problemy z dostępnością mikrokontrolerów, między innymi niestety nie tylko AVR-ów małych, ale również tych dużych STM-ów. Teraz już to powoli wszystko wraca do normy, ale ludzie nauczeni doświadczeniem, w tamtym czasie niektóre małe firmki prawie zbankrutowały, robiąc tylko na przykład na STM-ach albo tylko na AVR-ach, i pisali do mnie ludzie: Mirku, muszą się szybko przesiąść na coś innego. Niestety nigdy nie zwracałem na to uwagi, bo zawsze myślałem, że takie procki jak STM32 czy AVR będą zawsze na tym świecie, a tutaj się skończyło. No i dlatego właśnie szukali kursu ESP, po którym się przesiedli, i w tej chwili tworzą niesamowite projekty. Gratulacje moje szczere. Ostatecznie jeszcze raz dziękuję i teraz już naprawdę uciekam, chociaż słuchajcie, tak jest miło tutaj w okolicy naszej firmy. O, słońce pięknie świeci. Muszę przyjąć trochę tego ultrafioletu. Oczywiście nie patrzę prosto w słońce, bo by mnie chyba zaślepiło, ale jakże przyjemnie jest na dworzu przejść się czasami trochę przewietrzyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa, pa.